Jeśli znajdziesz kamienie obok swoich drzwi, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy. Pokażę triki, które stosują włamywacze. Warto je znać, aby ty i twój dom byli bezpieczni. Kiedy zobaczysz na swojej wycieraczce przed drzwiami wejściowymi kamienie, może to być znak, że twój dom jest pod obserwacją. Kamienie mogą być ułożone w jednej linii lub pozostawione pojedynczo. Jeden kamień przy drzwiach również może oznaczać, że twój dom jest na celowniku złodzieja. To samo dotyczy kamienia pozostawionego na klamce. Często włamywacze, którzy obserwują domy, zmieniają ułożenie doniczek z kwiatami czy wazonów, wystarczy, że obrócą je w drugą stronę. Im zajmie to sekundę, a daje im informację, czy ktoś wrócił do domu. Te wszystkie triki włamywacze często stosują, aby mieć pewność, kiedy jesteś w domu, a kiedy cię nie ma. Dlatego warto zwrócić uwagę, kiedy wracasz do domu, czy nikt nie zostawił na ciebie pułapki. Tajemnicze znaki pojawiają się na osiedlach domków. Jeśli zobaczysz taki na swoim płocie, natychmiast zawiadom odpowiednie służby. Sekretne znaki są rysowane przez włamywaczy, każdy z nich to inna informacja o domownikach. Znak przypominający wyginającego się węża oznacza, że w domu mieszkają biedni ludzie. Włamywacze wiedzą, że nie warto planować tu kradzieży. Znak przypominający literę M. Mówi o tym, że po sesji pilnuje groźny pies. Namalowana kratka przed domem oznacza, że w jego wnętrzu jest jakieś niebezpieczeństwo. Takie symbole mogą być bardzo małe, dlatego warto od czasu do czasu dokładnie obejrzeć płot i podjazd domu. Jedna kreska narysowana prostopadle oznacza, że w domu mieszka tylko jedna osoba. Podobny znak, ale z dwoma kreskami mówi, że w domu mieszkają starsi ludzie. Sześć kółek namalowanych w różnych kompilacjach oznacza monety. Złodzieje zaznaczają tak dom, w którym są pieniądze. Znak, przypominający krzyż na górce, mówi o tym, że w domu nie mieszka żaden mężczyzna. Ostatni znak to kółko z krzyżykiem. Ten znak mówi o tym, że w domu nie ma nic wartego kradzieży. Jeśli zobaczysz jakikolwiek z tych znaków na swoim osiedlu, nie ignoruj tego. Miałeś kiedyś włamanie do domu, widziałeś wcześniej jakieś niepokojące znaki? Podziel się swoją historią ku przestrodze w komentarzu. Połóż monetę obok klucza i zrób zdjęcie. Dzięki niemu otworzysz drzwi w awaryjnej sytuacji bez wzywania ślusarza. Ten trik pozwala otworzyć drzwi, kiedy nie masz zapasowego klucza. Ja już mam zdjęcie swojego klucza. Teraz zrób zdjęcie swojego. Zabierz monetę oraz klucz. Połóż je obok siebie i zrób zdjęcie. Kiedy zgubisz klucz, odszukaj to zdjęcie. Wyświetl je na telefonie. Połóż na nie taką samą monetę, jak na zdjęciu, i dopasuj jej rozmiar, aby były identyczne. Dzięki temu będziesz miał prawdziwy rozmiar klucza. Naklej na ekran delikatny plastik. Może być to kawałek na przykład z butelki. Zwykła taśma klejąca utrzyma plastik. Odrysuj na nim dokładnie kontur klucza. Rób to powoli i dokładnie. Odklej plastik z narysowanym kluczem od telefonu. Weź nożyczki i dokładnie wytnij klucz. Ważne jest, abyś nie ominął żadnego ząbka. Chwilę to zajmie. Teraz masz nowy zapasowy klucz. Otworzysz nim drzwi. Działa idealnie w takich sytuacjach. Włóż liść laurowy w skorupkę jajka. Jestem pewna, że nikt ci wcześniej nie mówił o tym połączeniu. Warto je wypróbować. Połączenie skorupki jajka wraz z liściem laurowym ma aż dwa świetne zastosowania. Sama niedawno się dowiedziałam i bardzo żałuję, że tak późno. Pierwszym zastosowaniem jest zapach odstraszający owady, a drugim dobry przesąd. Przygotujmy więc naszą magiczną miseczkę, na początku wsyp sól, zostawiając około 2 cm od góry. Następnie wydmuszkę jajka postaw na środku miseczki. Zabierz liście laurowe. Jeden włóż w wydmuszkę, a kilka wbij dookoła skorupki w sól. Postaw miseczkę gdzieś na progu przy drzwiach. Zapach wydzielający się z naszej miseczki będzie odstraszać wszelkie robaki. Jeżeli jednak jakiś wpadnie do środka, to sól wysuszy ich pancerzyki i nie będą mogły już wyjść z miseczki. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, związaną z tą miseczką, uważa się, że jeśli będziemy ją trzymać na jakimkolwiek progu w domu, to nad naszym domem zapanuje wyłącznie dobra energia. Spłynie na nas i naszych domowników szczęście. Musimy sami w to uwierzyć, a będzie nas otaczała dobra aura. Coraz więcej osób wiesza balony na balkonie. Powód jest zaskakujący. Jeśli zauważysz takie balony na czyimś balkonie, będą one oznaczać jedno. Chociaż wygląda to na początku dziwnie, jednak ma wielką zaletę. W tym filmiku dowiesz się, jakie mają znaczenie. Wystarczy kilka balonów. Wybierz kilka balonów. Może masz w domu jakieś balony po karnawale czy po urodzinach dzieci. Im są bardziej kolorowe, tym lepiej. Wielkość nie ma znaczenia. Nadmuchaj je. Przywiąż do każdego balonu tasiemkę. Mogą być różnego koloru i długości. Możesz związać nawet dwa lub trzy balony jedną tasiemką. Wyjdź na balkon i przywiąż balony do barierki. Zrób to w kilku miejscach. Balony mogą wisieć na barierce z obu stron. Wiatr będzie nimi poruszał. I o to właśnie chodzi. Jeśli zauważysz takie balony na balkonie, to musisz wiedzieć jedno. One nie są ozdobą balkonu. Nie są też montowane na nim z powodu domowej uroczystości. Nie jest to też żadne oznaczenie mieszkania. Za to jest to doskonała ochrona. Przed czym? Przed gołębiami. Balony je odstraszają. Ptaki nie przylecą na balkon, na którym są balony. Nie musisz obawiać się, że założą na nim wiosną gniazdo, ani że zabrudzą ci płytki i poręcz. Wystarczy kilka balonów, aby nie było na nim więcej ptaków. To świetny sposób na gołębie. Sąsiedzi szybko zaczną robić tak samo, kiedy zauważą, że na twoim balkonie nie ma już ptaków. Ta mikstura pozwoli ci pozbyć się mchu w jeden dzień, kiedy na podjeździe do garażu. Czy na płytkach tarasowych widzisz ten zielony nalot? Zacznij działać. Mech najlepiej zwalczać w słoneczny dzień. Wiadomo, że pojawia się w miejscach wilgotnych i zacienionych. Słońce jest jego wrogiem. Szczególnie po łagodnej zimie wyrasta nawet w miejscach, w których go nigdy nie było. Dlatego dzisiaj pokażę ci domowy spray, który go zwalczy. Przygotuj naczynie i wymieszaj w nim wodę z octem w proporcji 1 do dwóch. Do naczynia wlej przykładowo 200 ml wody i dolej 400 ml octu. Ocet jest znany ze skuteczności zwalczania mchu. Dodaj do mieszanki trochę płynu do mycia naczyń. Sam płyn nie zwalcza tak skutecznie mchu, ale zapobiega spływaniu mikstury z kostki czy płytek. Jeśli dodasz jeszcze ten olejek, mikstura będzie skuteczniejsza. To olejek eteryczny z pelargonii. Jest naturalnym środkiem do usuwania mchów i chwastów. Przelej mieszankę do butelki. Spryskaj miejsce występowania mchu. Jak wspomniałam wcześniej, najlepiej zrób to w słoneczny dzień, słońce przyspieszy cały proces likwidacji mchów. Następnego dnia wystarczy pozamiatać i płytki będą czyste. Możesz taki płyn zawsze mieć pod ręką i używać go regularnie, aby mech się znowu nie pojawił. Załóż na klamkę klamerkę z gumką do włosów, a nie pożałujesz. Ten prosty trik jest zaskakująco przydatny. Nigdy nie wiedziałam, że zwykła klamerka z gumką będzie moim ulubionym gadżetem. Na pewno Tobie też ten pomysł się spodoba. Klamerkę do wieszania bielizny każdy ma w domu. Wystarczy jedna taka klamerka. Najlepsza będzie właśnie drewniana. I niezbędna jest jeszcze gumka do włosów lub gumka-recepturka. Musi być to gumka w miarę duża. Załóż ją na klamerkę. Łóż ją w miejscu, gdzie klamerka zaczepiana jest na sznurek. Teraz gumka nie wypadnie. Załóż taką klamerkę z gumką na klamkę od drzwi balkonowych. Drzwi balkonowe nie mają klamki na zewnątrz. Kiedy więc wychodzimy na balkon, drzwi pozostają otwarte lub chociaż uchylone. Ale wcale tak nie musi być. Kiedy założysz gumkę z klamerką na klamkę, wyjdź na balkon trzymając w ręce klamerkę. W ten sposób zamkniesz za sobą drzwi. Ten prosty sposób przyda się i latem i zimą. Nie będziesz już wychładzać ani nagrzewać pokoju, tylko dlatego, że wyszedłeś na chwilę na balkon.